Naszą obronę radą. Oliwier Zambrów, jako pierwszego poprosimy o wypowiedź trenera gości. Bartosz Grzelak, prosimy o ocenę meczu. Witam serdecznie. Na wstępie, zanim przejdę do oceny meczu, mam taką gorącą prośbę do osób, które zarządzają naszym poziomem rozgrywkowym, aby nie robili z tego poziomu zawodostwa. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jest piątek, godzina 18, my rozgrywamy mecz. W momencie, kiedy musimy wyjechać z Zambrowa o godzinie 12, gdzie 3/4 zespołu pracuje, chodzi do szkoły, uczy się. To nie jest poziom piłki zawodowej, to jest piłka półzawodowa. Jasne, że chcemy wszystko robić do tego, aby ten poziom podnosić, ale musimy szanować to, że tu zawodnicy nie żyją tylko z grania, tak? I mówię, 3/4 mojego zespołu, czy nawet sztab szkoleniowy, który też dzisiaj był niekompletny, bo mamy pracę, mamy zawodników uczących się, a jasne, jeśli obydwie drużyny się dogadają, wyrażą na to zgodę, to jak najbardziej tak, ale ta odległość, którą my musimy pokonać, i mówię, też dziękuję zawodnikom, bo mogli powiedzieć, że nie, no szef im w pracy nie da wolnego i czy ze szkoły się nie mogą zwolnić, bo są w klasie maturalnej, różne są przypadki, tak? Także tutaj taka moja prośba na wstępie, żeby to w przyszłości przemyśleć, zastanowić się, no bo mimo wszystko jesteśmy na czwartym poziomie rozrywkowym. Jeśli do oceny meczu, powiem tak, z przebiegu meczu myślę, że remis zasłużony z tego względu, że my przy wyniku 1-1 mieliśmy sytuację dwie stuprocentowe, aby ten wynik podwyższyć i podejrzewam, że wtedy inaczej, no nie będę przewidywał, bo byłaby zupełnie inna historia, tak? Nie wiemy, co by się wydarzyło, bo mamy rzut karny, mamy sytuację 1-1 Marcela Bykowskiego. Natomiast jasne, później przy wyniku 2-1 dla broni Radom, broń Radom również mogła zamknąć mecz na 3-4, czy jeszcze nawet wyższy ten wynik mógłby być, ponieważ my jesteśmy na tyle ambitnymi ludźmi, że mimo, że graliśmy nie do końca w 11, tak, bo Rafał Kiczuk już końcówkę meczu gdzieś tam z urazem, ze skurczem musiał się borykać, stąd też poszedł na pozycję numer 9, więc można powiedzieć, że graliśmy 10,5 zawodników na boisku, ale chwała zawodnikom za to, że przy takim stanie liczbowym, zdrowotnym dążyli przynajmniej do tego remisu, tak? I cieszę się, że tak mamy zespół charakterologicznie ukształtowany, że nie zadowalają się tym minimalizmem, tak? Że mimo, że gramy gdzieś tam, przegrywamy, jest ciężka sytuacja, ale zakasamy rękawy, podejmujemy rękawice, stajemy do ringu i cieszę się, że nam to los jakby wynagrodził w końcówce meczu i ten wynik jest remisowy. No jak powiedziałem następnie, uważam, że to jest remis taki sprawiedliwy. Panie trenerze, jak pan to widział? Witam, dobry wieczór. No powiem tak, dużo się zgadzam tutaj z trenerem gości, choć podejrzewam, że stracone punkty w doliczonym czasie gry i praktycznie w ostatniej akcji meczu, no to będą zawsze boleć i to my to mieliśmy piłkę meczową po swojej stronie i tutaj chyba troszeczkę ten ból jest większy. Oczywiście mecz typowy roller coaster. W pierwszej połowie my żeśmy nie weszli, oddaliśmy gdzieś pole za łatwo przeciwnikowi, wykorzystał nasz błąd, choć tak jak mówię, no długo wchodziliśmy w to spotkanie, ale jak już weszliśmy, no to powinniśmy je zamknąć i dzisiaj się cieszyć z 3 punktów. Stało się inaczej, oczywiście tak jak trener powiedział, historia mogła się inaczej potoczyć, gdyby goście wykorzystali rzut karny i wtedy równie dobrze mogłaby cała pula pojechać do Zambrowa. 2-2.
Dwie drużyny z tą samą ilością punktów. Ważne było, żeby po prostu nie przegrać. Chcieliśmy wygrać, jak to w każdym meczu, ale dzisiaj po prostu czegoś brakło. Będziemy analizować. Mamy trochę czasu teraz, żeby odpocząć i widzimy się już niedługo i szykujemy się do ciężkiego meczu w Elblągu.